Dobry wieczór Państwu. Kolejne nasze spotkanie. Nie mogę się doczekać tego poniedziałku, żebym mógł się podzielić kolejnymi refleksjami. Dzisiaj chcę się zastanowić na krótko nad wizytą u lekarza. Państwa, do księdza chodzi się wtedy, kiedy człowiek chce, kiedy ma ochotę, kiedy ma potrzebę. Do lekarza tak się składa, że idziemy wtedy, kiedy musimy, kiedy nam coś dolega. A ja bym bardzo sobie życzył, żeby przyszły potencjalny pacjent, nawet w stanie zdrowia, przyszedł do lekarza na taką rozmowę prewencyjną i podzielić się swoimi spostrzeżeniami, problemami. I spotykam się w mojej praktyce codziennej, że przychodzą pacjenci i na pytanie, co pani czy panu dolega, mówią nic, ale tak przyszedłem porozmawiać na temat stanu zdrowia, na temat postępowania, czy dobrze coś robię, czy pan by coś mi skorygował w moim działaniu. No, i wtedy powtarzam to moje ulubione powiedzenie, myśl jak mędrzec, ale mów jak prosty człowiek. I staram się z tymi pacjentami przeprowadzić taką normalną, ludzką rozmowę. Pacjent przychodząc do lekarza kieruje się, ma odczucia następujące. Przede wszystkim lęk. Boi się, co ten doktor mu powie. A przychodzi z bólem i no, bardzo chce, żeby ten doktor mu pomógł i ten ból odjął. Cierpi z jakiegoś powodu. I teraz możemy się zastanowić, co to jest cierpienie. Lubię takie powiedzenie, że cierpienie mierzy się tym, co nam odebrano. I ktoś mówi, że cierpi, bo od razu mi powie, że odebrano mu zdrowie. Dlatego składanie życzeń w okresie świątecznym, noworocznym ludziom chorym jest bardzo proste, bo ja nie muszę nic wymyślać, tylko jak wiem, że ktoś jest chory, to życzę mu zdrowia, prawda? I to jest najprostsze. Czyli powtórzę, lęk, ból, cierpienie, z którym chory przychodzi, ale jest niepewność, bo tak jak w Biblii czytamy, że wszystko przeraża w ciemności, najczęściej pacjenci nie znają się na tyle w medycynie, a już nie daj Boże przestrzegam zacząć czytać coś w internecie, no to już przychodzą już nastawieni tą wiedzą internetową, najczęściej przez nikogo nie firmowaną i jest ta niepewność, co ten lekarz mu powie. I teraz, proszę Państwa, ważny jest ten pierwszy kontakt. Jak mnie słuchają lekarze, to może się z tym zgodzą, a nie lekarze, czyli pacjenci, sądzę, że będą chcieli, żeby tak się z nimi spotykać. Otóż najważniejsze jest pierwsze 7 sekund, to okazuje się, ostatnio wyczytałem. No to jest sam moment przywitania. Jak lekarz wita się z wchodzącym do gabinetu pacjentem, prawda? Czy wstanie, czy poda rękę, czy się przedstawi i od razu jest cieplej. Pacjent się uspokaja, przynajmniej ja tak to obserwuję. Dalej mówi się, że ważne jest kolejne 25 sekund. Co to znaczy? Jak nam się nawiąże rozmowa i jak nawiążemy tak zwany sojusz terapeutyczny. Czy ten pacjent zaufa mi, czy nie bardzo mi zaufa? Proszę Państwa, szczegóły są bardzo ważne, bo to zaufanie do lekarzy, jak Państwo czytacie w różnych opracowaniach, spada w tej chwili poniżej 50%. No to jest niedobrze. Pacjent się denerwuje, na kogo ja trafię, jaki ten lekarz będzie, a lekarz się denerwuje, jaki ten pacjent będzie. Czyli ten pierwszy kontakt jest szalenie ważny. Czyli zatrzymaliśmy się na momencie takim wejście i nawiązanie pierwszego kontaktu. Ja chciałbym ten temat skończyć może następnym razem, bo jeszcze mam parę przemyśleń, a nie zmieszczę się w czasie, a nie chciałbym tego tematu potraktować tak bardzo zdawkowo, bo uważam, że jest to szalenie, szalenie ważne. Jeżeli Państwo pozwolicie, to w następnym spotkaniu ja dokończę ten problem. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnej, dobrej nocy. Dobranoc Państwu.